Szczęść Boże, moi drodzy, idziemy w tej drodze wielkopostnej. Chciałbym zaproponować Wam punkta zatytułowane Zdrada Miłości i osobom, którym będziemy się przyglądać, to jest Pan Jezus i Święty Piotr i różnym momentom, które tego tematu zdrady miłości u Świętego Piotra dotykają. I te punkty będą trochę inne niż zwykle, bo zazwyczaj jest czytany fragment i podawane są punkty, natomiast tym razem, żeby na ten temat zobaczyć, popatrzeć trochę szerzej, to tak te punkty przygotowałem, że poza tymi krokami wstępnymi do medytacji będzie po prostu fragment i krótkich parę zdań komentarza do fragmentu, potem kolejny fragment, znowu komentarz i kolejny fragment i komentarz i potem zakończenie medytacji. Myślę, że tak będzie owocniej. No i przechodząc do samej medytacji, pamiętajmy, żeby sobie ten czas zarezerwować, wyciszyć w tym czasie telefon, złapać parę oddechów takich głębszych, żeby złapać też kontakt z własnym sercem, z własnym wnętrzem. Pamiętajmy, że wszystko możemy mieć w środku, u nas w sercu. Naprawdę wszystko, co tam tak naprawdę jest. I Pan Jezus po to się wcielił, po to przyszedł nas zbawić, żeby nas zbawić całych. I do takiego stanu wnętrza, jaki mamy, On naprawdę może przychodzić. To nie jest przeszkodą, żeby się do nas przybliżyć z Jego strony. Ważne, żebyśmy my zadbali o to, żeby ten nasz stan też nie był przeszkodą, żeby się do Niego przybliżyć. I jak już zrobimy znak krzyża i poprosimy o czystą intencję, to najpierw z takiej ogólnej wiedzy o Słowie Bożym zachęcam, żeby sobie wyobrazić taki jeden szczególny moment, jak Piotr usłyszał pianie koguta. Myślę, że to jest bardzo ważny moment, który wszyscy pamiętamy i spróbujmy go sobie po prostu wyobrazić. Co się wtedy zadziało u Piotra, jak jego twarz wyglądała, jak jego postawa, całe ciało, wszystko to, co się tam wydarzyło, spróbujmy sobie to jakoś wyobrazić. To myślę, że może być najlepsza scena, która może nam pomóc dobrze przeżyć te Ewangelie. A jeśli chodzi o prośbę do tej medytacji, prośbę o owoc, jeśli nie będzie Wam na skutek Słowa Bożego rodzić się nic innego, to ja zachęcam do takiej prośby o łaskę życia we wdzięczności. O łaskę życia we wdzięczności z powodu przebaczenia. Można by tak w nawiasie dodać, ale łaskę życia we wdzięczności, po prostu z wdzięczności we wdzięczności. I moi drodzy, pierwszy fragment, do którego Was zachęcam i pierwszy punkt nazwałem dryfowanie i to jest Ewangelia Świętego Łukasza, 22 rozdział, wersety od 31 do 34. I tak jak mówiłem, najpierw krótki fragment, potem komentarz i przejdziemy do następnego punktu. Posłuchajcie tego słowa. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś rzekł, Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Moment znany, opisany też w innych Ewangeliach. Widać w nim serce Piotra. Widać w nim to serce Piotra, które jest porywcze. Już nieraz w Ewangelii było to widać, że się Piotr wyrywa z różnymi stwierdzeniami, z wychodzeniem na wodę, na powierzchnię jeziora. Piotr jest taki wyrywny i tutaj też się wyrwał. Widać, że ta jego wyrywność jest niezależna od okoliczności, od powagi sytuacji. I on i apostołowie już wiedzieli, przecież szli do Jerozolimy, Jezus zapowiadał swoją mękę, wiedział, co się jakoś zbliża i widać tą wyrywność Piotra, wyrywność jego serca. I po prostu się temu jakoś przyjrzyjmy, że Piotr jest tak samo, jak był wcześniej, jest jakoś sobą, reaguje tak, jak do tej pory reagowało jego serce i ma w sobie jakiś szczery zapał na pewno, ma w sobie jakąś miłość do Jezusa, ma w sobie jakąś chęć pójścia za Jezusem.
i popatrzmy na to, czy spróbujmy sobie wyobrazić, zatrzymać się, może tak też spróbować posłuchać, jak już tak się ten Piotr wyrwał i powiedział to, co powiedział, że z Tobą jestem gotów do więzienia i na śmierć iść, to spróbujmy sobie jakoś tak uzmysłowić, w jaki sposób i po co Jezus mu powiedział o tym, że jak kogut zapieje, to nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Spróbujmy popatrzeć na Jezusa, jakoś tak otworzyć się na to, żeby chociaż trochę spróbować zrozumieć Jezusa. Po co on to powiedział Piotrowi? Jak on to powiedział Piotrowi? I w tym momencie tej naszej medytacji też możemy wrócić do naszych spowiedzi i do naszych przyspowiedziach tego postanowienia poprawy. Albo do naszych grzechów, które nieraz popełniamy i jak potem z żalem zginamy kolana i się modlimy. I jak bardzo nie chcemy w te grzechy na nowo wpadać. Jak bardzo chcieliśmy, chcemy, wołamy o zmianę, zarzekamy się nieraz, że się zmienimy, że już nigdy więcej. Spróbujmy sobie takie sytuacje jakoś przywołać, przypomnieć i zobaczyć znowu tego Jezusa, który Piotrowi zapowiada, że się zaprze. I spróbujmy to jakoś odnieść do siebie. Zobaczyć, jak nas Jezus traktuje w takich sytuacjach, kiedy daliśmy Mu jakieś obietnice i znowu ich nie dotrzymaliśmy. Spróbujmy się temu przyjrzeć i przez chwilę porozmawiać z Jezusem o tym, w tym punkcie naszej medytacji. Drugi fragment, moment przebaczenia. Słynna scena z tego samego 20 rozdziału Łukasza, wersety od 54 do 62. Proszę, posłuchajcie teraz tego fragmentu. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi. Jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: i ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: i ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: na pewno i ten był razem z nimi, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Moi drodzy, można by w tym miejscu dużo rozmyślać o motywacjach Piotra, dlaczego on tak uparcie trzy razy się zapierał. Można się przyglądać tutaj Piotrowi, ale ja bardzo zachęcam, żeby zatrzymać się na tym zdaniu, że Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Że to gdzieś, jak Piotr te trzy razy w ciągu ponad godziny to się działo, te trzy razy mówił: nie znam go, nie jestem jednym z nich. Jak Piotr to mówił, to gdzieś tam w jakimś zasięgu wzroku był też Pan Jezus. I kiedy trzeci raz Piotr to zrobił, Jezus na niego spojrzał. W Piotrze się uruchomiło to, że przypomniał sobie to zdanie, które rozważaliśmy w pierwszym punkcie. Spróbujmy w tym momencie jakby przyjrzeć się temu Piotrowi, który wychodzi na zewnątrz i gorzko płacze. Spróbujmy się temu momentowi przyjrzeć. Spróbujmy przywołać też takie wspomnienia z naszego życia, kiedy jakieś spotkanie z prawdą bardzo nas pokruszyło. Kiedy przez spotkanie z drugim człowiekiem czy ze Słowem Bożym bardzo coś popękało w naszym wnętrzu, uświadomiliśmy sobie ogrom jakiegoś naszego grzechu, jakiegoś zła, które popełniliśmy. Krzywdy, którą wyrządziliśmy drugiemu człowiekowi. Jeśli takie łzy kiedykolwiek mieliśmy, to je sobie teraz możemy przypomnieć. Jeśli tutaj jesteśmy w tym miejscu i robimy tą medytację, to znaczy, że
że gdzieś tą łaskę przebaczenia ze strony Boga umieliśmy przyjąć, mniej lub bardziej. I do tego w tym momencie zachęcam, żeby wrócić i zacząć też z tego punktu rozmawiać z Jezusem o naszym dzisiaj. Rozmawiać z Nim o tym, że Panie, jeśli jest coś, gdzie Ciebie zdradzam, gdzie robię jakąś krzywdę sobie, komuś drugiemu i tego nie widzę. Bo Piotr, tak jak się zdaje, był taki dość spontaniczny, nie, mało refleksyjny. Jeśli tego nie widzę, to mi to pokaż, proszę. Jestem gotowy to zobaczyć, uznać. Taką postawę, o taką postawę możemy w tym miejscu prosić. Może też być tak, że to słowo będzie Cię pobudzać do jakiejś innej rozmowy z Jezusem. W jakiś inny sposób, żeby z Nim rozmawiać. To patrząc na tego gorzko płaczącego Piotra, patrząc na Pana, który na niego spojrzał, porozmawiaj teraz z Jezusem o tym, co się w Twoim sercu rodzi. Trzeci punkt tej medytacji nazwałem wierność Boga. Fragment jest z listu do Galatów z 2 rozdziału, wersety od 11 do 14. Posłuchajcie, proszę. Z listu do Galatów, więc mówi to święty Paweł. Pisze to święty Paweł, to jest warte zaznaczenia. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Moi drodzy, ta scena w Antiochii wydarzyła się już lata po zesłaniu Ducha Świętego, lata po zmartwychwstaniu Jezusa. Piotr już był ugruntowanym filarem Kościoła razem z Jakubem i Janem. Piotr już był apostołem, który był posłany do pogan, który chodził w różne miejsca, opowiadał o Jezusie. Był głową Kościoła. I w tym miejscu widać z tego opisu świętego Pawła, że Piotrowi znowu się przydarzyła jakaś słabość. Znowu gdzieś coś w niego się takiego wkroczyło, że gdzieś z obawy jakiejś, z jakichś różnych swoich niedoskonałości staje po jednej stronie, potem po drugiej. Ta wspólnota antiocheńska była taka niestabilna. Z jednej strony byli ci z Żydów i z drugiej strony ci z pogan. On gdzieś zaczął między nimi być jakiś dwuznaczny, a nie jednoznaczny i przyczynił się do jeszcze większego podziału w tej wspólnocie. I jak Paweł to zauważył, no to go napomniał, bo mu się należało, mówi święty Paweł. I w tym miejscu was zachęcam, żeby spróbować zrobić sobie taki eksperyment. To nie jest opisane tutaj w tym liście do Galatów, ale żeby sobie popatrzeć na wieczór świętego Piotra, ten wieczór po tym zdarzeniu, jak już święty Piotr został sam. Że jest jakieś napomnienie, wiele razy przez Jezusa był napominany. Patrzyliśmy na to też w pierwszym punkcie. Święty Piotr już jakoś się nauczył tego korygowania przez Jezusa. I spróbujmy popatrzeć na świętego Piotra, który tego wieczora, po tym jak go ten Paweł napomniał, jak on się modlił. Popatrzmy, ja zachęcam, żeby być bardzo takim wolnym. Zobaczmy, czy Piotr denerwuje się na samego siebie na tej modlitwie, czy prosi o przebaczenie, czy dziękuje za to napomnienie, czy płacze na tej modlitwie, czy może jakoś inaczej reaguje. Po prostu spróbujmy posłuchać, popatrzeć, przyjrzeć się świętemu Piotrowi, w jaki sposób on się tego dnia modlił. Kiedy po raz kolejny jakaś jego słabość się okazała i to jeszcze wobec ludzi, publicznie został napomniany. Wszystkie te rzeczy się wydarzyły. Spróbujmy na to popatrzeć. On to znowu przeżył jakoś, no ale wieczorem dalej się modlił. Ale jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna i ona może nas wprowadzać w jakąś rozmowę końcową na koniec tej modlitwy.
że widzimy, że i w posługiwaniu świętego Piotra, takim pełnym, jako ten pierwsza głowa Kościoła, dochodziły do głosu jego słabości, jego grzechy jakieś, i że Pan go nie odwołał z tej misji. Że Piotr szedł dalej, jakoś zbierał się po tych swoich upadkach, wstawał, posługiwał dalej, szedł dalej. Dalej pełnił swoją misję. Przyszedł też moment, kiedy oddał za Jezusa życie. Przypatrzmy się temu w takim kluczu, że Bóg jest wierny powołaniu świętego Piotra. To Bóg jest wierny. Piotrowi się przydarzają niewierności, ale Bóg jest wierny słowu, które powiedział do Piotra. Temu się przyglądajmy i też jako konsekrowani zajrzyjmy w nasze serce i możemy na nowo z jakimś aktem zaufania wyjść do przodu, ufając, że to Bóg jest wierny naszemu powołaniu. O wiele, wiele bardziej niż my. To On jest wierny słowu, które do nas wypowiedział, którym nas zaprosił do życia takiego, a nie innego. I zupełnie sobie jest w stanie poradzić z naszymi upadkami i słabościami, tak jak sobie poradził z tymi u świętego Piotra. O tym jakoś na końcu tej modlitwy rozmawiajmy, mając gdzieś z tyłu głowy historię Piotra. On jako pierwsza głowa Kościoła, to w jego historii jest też nasza historia. Pamiętajmy, żeby Bogu dziękować. Badajmy też własne serce, czy wzrasta z Nim zaufanie, żeby się na nowo Bogu oddać, na nowo Mu się powierzyć, na nowo się rzucić w Jego miłość i w nasze powołanie, w całej Jego głębi. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Kochani, bardzo się cieszę, że bierzecie udział w tych rekolekcjach dla konsekrowanych w tej drodze teraz wielkopostnej w tym momencie. Przypominam, że za tydzień będzie kolejne wprowadzenie do kolejnej medytacji. Wielu z was uczestniczy też w tych grupkach dzielenia, więc można by w tym tygodniu też podejść do tego tak solidniej, trochę się przygotować, porządnie wziąć udział w tych grupkach. Fajnie by było też, gdybyście raz na jakiś czas dali jakiś komentarz o tym, jakieś krótkie zdanko, co wam dają te rekolekcje, albo przynajmniej jakieś słowo, że są dla was potrzebne. I w ten sposób możecie też umacniać braci jedni drugim, dać trochę sobie sygnału, że ta wędrówka ze Słowem Bożym daje życie. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że do zobaczenia.